olsztyńskiej filii Agencji Nieruchomości Rolnych trafiają rolnicy z wieloma pytaniami. Urzędnicy starają się wyjaśnić wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na każde pytanie. Jedno z tych najczęściej zadawanych dotyczy tego, czy każdy może kupić grunt rolny. Zgodnie z nowelizacją ustawy, w zasadzie grunty rolne powinni nabywać wyłącznie rolnicy zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rolne. Jednak z ustawy i z przepisów wynika, że w pierwszej kolejności grunty rolne powinny zostać przeznaczane do sprzedaży lub do dzierżawy w przetargach ograniczonych i o ile okażą się nieskuteczne, kolejne przetargi mogą być nieograniczone i w tym przypadku mogą nabywać lub dzierżawić takie grunty osoby niezwiązane z rolnictwem. Jednakże zobowiązanie jest takie, że w przypadku nabycia takich gruntów osoba, która nabyła je w przetargu nieograniczonym, zobowiązana jest do użytkowania tych gruntów osobiście przez 15 lat. Kolejne najczęściej zadawane pytanie to, czy dzierżawę gruntu można dziedziczyć? W przypadku rolników indywidualnych, prowadzących gospodarstwa rodzinne, zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy zasadami, istnieje możliwość przedłużenia umowy dzierżawy na 15 lat, przy czym łączny okres dzierżawy nie może przekroczyć 30 lat. A dlaczego? Wynika to z kodeksu cywilnego, ponieważ umowy zawarte na okres dłuższy niż 30 lat stają się umowami bezterminowymi.